Witajcie, kochani moi. Witajcie jak zwykle z przepięknego miejsca. Odkrywam na nowo te swoje stare, ulubione miejsca. Spaceruję jak zwykle i dzielę się tym z wami. Czas jest teraz taki szczególny, kiedy w zasadzie napotkani ludzie cieszą się sobą, ale mijają się z daleka. Kiedy szukamy samotności, kiedy jesteśmy zmuszeni do niej, ale możemy też dzięki temu oddaleniu od wszystkich, od wszystkiego, poodkrywać różne rzeczy, na które dotąd nie zwracaliśmy uwagi. I chciałabym, żebyście teraz, bo nie wiem, czy wszyscy macie tę możliwość, pochodzić po świeżym powietrzu, pospacerować, to jeżeli nie macie, to bądźcie ze mną. Bo ja jestem dzięki temu, że wy jesteście. Mamy tu właśnie taką piękną, wspólną energię, którą wytwarzamy razem i którą możemy się zarażać, dzielić. I to jest takie bardzo bezpieczne zarażanie. Dzięki temu, że mamy internet, że mamy te wszystkie możliwości połączenia ze sobą, teraz nie jesteśmy właśnie tacy samotni. Kochani moi, to 50. przystanek. I to taka okrągła liczba, ale też piątki, bo w rezultacie to taka numerologiczna piątka, są dosyć trudne, są konfrontacyjne. Są w połowie drogi. Dużo jeszcze przed nami, kochani. Może to jest oczywiście niekończąca się opowieść, ale jest to jakiś półmetek. Jest to kawał czasu, który przeszliśmy wspólnie. I teraz tak siedząc wśród przepięknej przyrody, wśród stokrotek, bo jestem na polanie pełnej stokrotek, zobaczycie to na zdjęciach. Patrzę w przestrzeń, w dal, nabieram dystansu do tego wszystkiego, co się wydarza wokół. I czuję waszą obecność. Czuję tą piękną energię, to bycie razem. I wyjęłam oczywiście karty dla nas. Ta spośród moich kart to karta pokonywania demonów, pokonywania strachów. To taki stan obecny, myślę, że każdy z nas ten właśnie moment w sobie ma teraz. Próbujemy się z tym zmierzyć. Próbujemy w sobie sami pokonać wszystkie te lęki, te obawy. Najczęściej są to obawy o najbliższych. Bo pewno sami o siebie nie tyle się troszczymy, co o tych, którzy są dla nas ważni. Też w tym momencie zdaliśmy sobie sprawę z tych ważności dla nas. Wiemy już, że nie ten bieg po materię jest istotny. Tylko ważne są te osoby wokół nas. Te uczucia, które nosimy w sercu. Odkrywamy, jak dużo ich mamy w sobie. Jak przepełnia nas miłość. Odkrywamy rzeczy nieistotne. I o tym mówi karta 8 kielichów. Umiemy po prostu odwrócić się od tego, co jest niepotrzebne, co teraz uznaliśmy za zbędne. I umiemy docenić to, co jest ważne. I o tym mówi karta cesarzowej, która buduje obfitość, której pojawienie się na naszej drodze zwiastuje, że odkrywamy w sobie te pokłady obfitości, tych wszystkich potencjałów, tych możliwości, które mamy, z których możemy budować na nowo świat. I tak sobie pomyślałam, że w zasadzie przeczytam wam, za oczywiście pozwoleniem osoby, która napisała przepiękny wiersz wspaniałej przyjaciółki,
która jest tak jak ja teraz, samotna, z dala od świata, od wszystkich, od wszystkiego. Ja jestem za granicą, a ona jest w dalekich Bieszczadach. Myślę, że wielu z nas w ogóle jest bardzo teraz samotnych, pomimo, że jesteśmy przecież wsparci Facebookami, Messengerami, mailami, telefonami, to czujemy dużą samotność. I myślę, że możemy się wesprzeć wierszem Marzenki Walkowicz, cudownej osoby, bardzo silnej, która nas wspiera i którą my w ten sposób też wspieramy. I niech ten wiersz będzie takim przesłaniem z dzisiejszej łąki, z dzisiejszego dnia, z dzisiejszego zatrzymania, bo jest to cudowne przesłanie, mówiące o miłości. No to czytam, kochani. To jestem ja, ta sama, wczorajsza, dzisiejsza, jutrzejsza. Zapłakana, uśmiechnięta, to jestem ja, nie kto inny. Pusta, pełna, zamknięta, to ja. Szukająca szczęścia, pragnąca miłości, w świecie tak pełnym nienawiści. Tak, to ja. Marząca jak inni. To ja. To ja zbuduję dom. Nie z betonu, ale z miłości. Jestem was, kochani, i zostawiam. Bardzo was ściskam, przytulam i życzę wam odkrywania miłości.